W tym filmie zrobimy kilka przykładów z naszego portalu dotyczących własności funkcji kwadratowych. I pierwsze zadanie jest takie, czy funkcje mają tę samą wypukłość. Mamy dwie funkcje, jedna jest zadana wzorem, druga jest narysowana. Ja sobie to skopiowałem i rozwiążemy może tutaj. Czyli tak, pierwsza funkcja to jest minus 3x kwadrat plus 12x minus 32, no a druga funkcja jest dana wykresem. No i może warto sobie przypomnieć, co to znaczy funkcja wypukła. No a żeby to sobie przypomnieć, dobrze sobie przypomnieć, co to znaczy figura wypukła. I tutaj mamy przykłady, więc tak, wielokąt wypukły to jest taki wielokąt, że jak wybierzemy sobie dwa dowolne punkty wewnątrz tego wielokąta, to również cały odcinek siedzi wewnątrz tego wielokąta. Więc to ten wielokąt właśnie ma taką własność, czyli to jest wielokąt wypukły. Natomiast jeżeli popatrzymy na ten wielokąt, to wprawdzie są takie punkty, które tę własność mają, że cały odcinek też siedzi, ale są takie, które tej własności nie mają, na przykład te dwa punkty, prawda? Jeżeli weźmiemy dwa punkty wewnątrz tego wielokąta, połączymy je sobie odcinkiem, no to widzimy, że część tego odcinka wystaje z naszego wielokąta. No i takie zbiory nazywamy, tak, ten zbiór nie jest wypukły, czyli nie jest wypukły. No i tak jest dla wielokątów i ta definicja się przenosi na dowolne zbiory, na przykład to jest zbiór wypukły, to przypomina taką elipsę i znowuż ma tę samą własność, że jak wybiorę sobie dwa dowolne punkty w środku, to cały odcinek również należy. No, a ten zbiór nie ma tej własności, dlatego że jak wybiorę na przykład tutaj takie dwa punkty, no to znowuż ten odcinek wystaje. Czyli ten zbiór nie jest wypukły. Teraz jak to się ma do funkcji? No w ten sposób, że funkcja jest wypukła, jeżeli to, co jest nad wykresem, jest zbiorem wypukłym. Czyli tak jak tutaj patrzymy na tę część płaszczyzny nad wykresem funkcji i widzimy, że to jest właśnie zbiór wypukły. Bierzemy dowolne dwa punkty i cały odcinek też jest w tym zbiorze. Czyli to jest przykład funkcji wypukłej. Czyli to jest funkcja wypukła. Teraz jakby przeciwieństwo funkcji wypukłej, no prawda, to jest to funkcja wklęsła, czyli to jest taka funkcja, której to, co jest pod wykresem, jest zbiorem wypukłym. Czyli jakby odwrotność tego. Prawda? Jak funkcja jest wypukła, to minus funkcja jest wklęsła. Czyli to jest przykład funkcji wklęsłej. Tak, czyli to, co pod wykresem, jest zbiorem wypukłym. Czyli dwa punkty pod wykresem wybieram, to cały odcinek, który te punkty łączy, jest pod wykresem funkcji. No a to jest przykład wykresu funkcji, który nie jest ani wypukły, ani wklęsły. Prawda? Zarówno jeżeli wybiorę dwa punkty nad wykresem, to prawda, odcinek, który je łączy, wystaje. No i też mogę wziąć dwa punkty pod wykresem, na przykład tutaj. I również, jeżeli połączę je odcinkiem, to część tego odcinka wystaje. Czyli funkcja może nie być ani wypukła, ani wklęsła. Dobrze, wróćmy teraz do naszych funkcji. Teraz w przypadku funkcji kwadratowej, takiej jak ta, to wiemy, że wykresem jest parabola i generalnie są dwie możliwości, albo taka, albo taka, czyli albo ramiona do góry, albo ramiona do dołu. No i to jest oczywiście wypukłe, to jest wklęsłe. To jest wypukłe, a to jest wklęsłe. No i teraz jaka to jest sytuacja? No to jest współczynnik przy x kwadrat dodatni, współczynnik przy x kwadrat ujemny. Prawda? Tu jest współczynnik dodatni, współczynnik ujemny. Czyli to jest funkcja g od x, jest funkcją wklęsłą, natomiast jeżeli spojrzymy sobie na funkcję f, jej współczynnik przy x kwadrat jest ujemny, za tym jej wykres również przypomina taką parabolę, znaczy jest parabolą z ramionami do dołu, czyli obie te funkcje są funkcjami wklęsłymi, to teraz wybieramy tę tutaj odpowiedź, tak, f i g są obie wklęsłe. OK. Sprawdzamy. I może jeszcze jedno zadanie. Ile wspólnych pierwiastków mają te funkcje? Tak? Czyli
mamy funkcję x kwadrat plus 4x, a druga funkcja to jest funkcja g od x jest narysowana. No więc pierwiastki funkcji g od x to chyba widzimy, to jest 4 i minus 3. No natomiast jakie pierwiastki ma funkcja f, czyli musimy rozwiązać równanie f od x równe 0, czyli x kwadrat plus 4x równe 0. Tak? X kwadrat plus 4x równe 0. X kwadrat plus 4x równe 0. No to x możemy wyłączyć przed nawias. Mamy x razy x plus 4 równe 0, czyli iloczyn dwóch liczb jest 0, no wtedy, kiedy przynajmniej jedna z nich jest 0, czyli to równanie ma dwa rozwiązania, x równe 0 lub x plus 4 równe 0, czyli x równe minus 4. Zatem funkcja f ma dwa pierwiastki, 0 i 4, 0 i minus 4, przepraszam, 0 i minus 4. No dobrze, więc one nie mają żadnego wspólnego pierwiastka, prawda? Bo g ma pierwiastki 4 i minus 3, natomiast ta ma 0 i 4, minus 4. Czyli szukamy, mają ten sam pierwiastek, jeden wspólny, nie mają żadnych pierwiastków wspólnych. No dobrze. No i może jeszcze jedno zadanie. Która funkcja przecina oś y w punkcie mającym większą wartość współrzędne y? Tak, czyli znowuż mamy dwie funkcje. Jedna jest tutaj zadana wzorem, druga jest narysowana. Dobrze, to może zróbmy tutaj to zadanie. Czyli tak, no w jakim punkcie współrzędnej, o jakiej współrzędnej y? No to co? Punkt współrzędna y przecięcia wykresu funkcji z, no, z osią pionową właśnie, no to jest wartość tej funkcji dla x równego 0, prawda? W punkcie 0 trzeba policzyć wartość funkcji, czyli że jeżeli nas interesuje ta wartość, czyli f od 0, no to jest 0, 0 plus 4. Czyli funkcja f przecina oś o y w punkcie o współrzędnej 4, natomiast funkcja g no przecina tutaj, czyli w punkcie o współrzędnej 3. Wobec tego f przecina w oś o y no w punkcie mającym większą wartość współrzędnej y, czyli f musimy wybrać. F przecina tak, f, prawda? No i jak zwykle zachęcam Was do samodzielnego rozwiązywania zadań na naszym portalu.